Witajcie moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj ostatnie już chyba podsumowanie sprzedaży kursu ESP i RTOS. Jak wiecie, już było kilka tych podsumowań, ale sami mnie prosiliście o to, jak to wygląda na tą chwilę, gdy zakończyło się drugie okno sprzedażowe pod adresem akademia.atnel.pl. Jak wiecie, teraz jest trzecie okno sprzedażowe, które miało się zakończyć, miało trwać do końca grudnia, także myślę, że to trzecie okno zakupowe zamkniemy znacznie wcześniej i ja się będę już koncentrował tylko i wyłącznie na prowadzeniu kursu. Oczywiście interesuje Was bardzo, jak się ma liczba tutaj ludzi, która zdecydowała się na wykupienie kursu. Niestety, ja chyba za ostatnim razem popełniłem gafę i nie wiem, czy pamiętacie, jak podałem, że 680 osób kupiło kurs, a było tak naprawdę, jak później odszedłem od kamery, patrzę, o Boże, przecież jest 668. Co ja teraz zrobię? Będzie głupio, ale z drugiej strony, no i wyszło głupio, muszę się do tego przyznać. Zaraz Wam pokażę oficjalny panel, jak to jest na tą chwilę. Słuchajcie, oczywiście dobrnęła ilość kursantów do 680, nawet ją przekroczyliśmy. Na dzień dzisiejszy już na naszym, słuchajcie, Discordzie, niektóre osoby jak pytają, to otwarcie mówiłem, że na dzień dzisiejszy mamy 600, bodajże mówię około, bo zaraz Wam powiem, z czego to wynika, 600 sprzedanych, 91 kursów około. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że zwróćcie uwagę, tu Wam pokażę oryginalny z naszego tutaj panelu administracyjnego całej Akademii Atnel. Widzicie, że tutaj kursów jest 684, a tak naprawdę ja mówię, że jest ich 691, dlatego że część ludzi zakupiła ten kurs jakby nie przez Akademię Atnel, mieli tam ludzie jakieś mocne problemy z płatnościami, więc część osób, tu się ich jeszcze nie możemy doliczyć wciąż z Pawłem, czekamy jeszcze na dwa przelewy, ale no wiecie, to wszystko troszeczkę trwa, więc tych osób jest naprawdę 691 osób, nie więcej, zakupiło ten kurs. No mam nadzieję, że teraz mi uwierzycie. Oczywiście tam ktoś po drodze mówił, Mirek, ale tu wcześniej mówili 680, później jakieś 47 na Discordzie. Nie, no przecież mówiłem, że te około 40 paru osób kupiło ten kurs, bo byliście ciekawi, tam padło pytanie, ale ktoś doczytał, wiedział, że dzwonią, ale nie wiedział, w którym kościele, że o ponad 40 osób kupiło ten kurs w drugim oknie cenowym, tak? A nie w pierwszym, w tym droższym oknie cenowym, a jednak sporo osób naprawdę kupiło. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie. No i ostatnio, sam nie pamiętam, mówiłem Wam i powiedziałem, że będę szczery do bólu, powiem również, ile osób zrezygnowało. Ostatnio jaką liczbę osób mówiłem, że zrezygnowała? Bodajże 3, 4, na dzień dzisiejszy 5 osób zrezygnowało z kursu. A propos takich najświeższych i ostatecznych już chyba wyników, więcej tych wyników nie będę podawał. A więc nie dobrnęliśmy do 700 sprzedanych kursów, co też powoduje, że nie osiągnęliśmy drugiego celu. Ale i tak przecież jest ładnie, fajnie, bo oczywiście ktoś pyta, ale Mirku, że ty nie jesteś zadowolony, przecież tych osób tak niedużo zrezygnowało. Owszem, niedużo, ja się tym nie martwię. Tak jak mówiliśmy, kto chciał zrezygnować, proszę bardzo, 30 dni, nie ma problemu. Podpowiem Wam, że to zwykle były osoby, które powiedzmy, no liczyły na to, że będzie dużo prościej, dużo łatwiej, no i powiedzmy się trochę zawiodły, albo gdzieś tam ktoś, no jednak miał budżet domowy naruszony i stwierdził, że jak się żoniczność dowiedziała, to dostał po głowie i musiał zrezygnować z kursu. No przykro mi, ale oczywiście ja rozumiem każdą sytuację, natomiast kurs na dzień dzisiejszy naprawdę cieszy się ogromnym powodzeniem. Mam od Was przecież tutaj różne słowa wsparcia, szczególnie na Discordzie. Piszecie, że kolejne lekcje się podobają. Czasami widzicie, że są przerwy w tworzeniu tych lekcji, tak jak ostatnio, ale tuż po tym podsumowaniu, albo prawie że równolegle z nim, w końcu ukażą się też kolejne lekcje. Czekajcie usilnie, cierpliwie bym powiedział, na pewno wszystko się pojawi. A więc kurs generalnie moim zdaniem rzeczywiście okazał się ogromnym sukcesem, wzbudza ogromne zainteresowanie, dużo mamy podziękowań, pochwał, możemy się tym pochwalić śmiało, ponieważ kurs idzie, jak sami piszecie mi, nie tylko na Discordzie, w mailach również, idzie to wszystko w dobrym, fajnym kierunku, moi drodzy. A więc też, żeby niektórzy, którzy przewiną sobie ten filmik, nie myśleli, że to 684 osoby, jeszcze raz powtarzam, że tych osób jest
około 691, tak? Nie dobrnęliśmy do 700. Trudno, spokojnie, nie martwcie się, że tam pewnych rzeczy może mogą się nie pojawić. Ja i tak rezerwuję sobie czas, mówiłem wstępnie wtedy do końca grudnia, żeby ten kurs dokończyć, wszystkie lekcje, ale czuję, że mi to zajmie niestety, no i jeszcze co najmniej jeden miesiąc więcej do stycznia, ale jak widzicie, w międzyczasie idziemy spokojnie, powoli, tych lekcji już się troszkę pojawiło fajnych, mam nadzieję, że je obserwujecie po kolei, oglądacie. Mam nadzieję, że się nie denerwujecie, że na Discordzie, który tu teraz widzicie, słuchajcie, generalnie dziwię się trochę, bo mamy prawie przecież 700 kursantów, 691 osób, a tylko tutaj zapisanych, wiecie, jest ilu, no tutaj nie jest 46, 46, 47, tu widzicie, się pojawia to online, w tej chwili ilu jest, ale łącznie mogę wam powiedzieć, że na serwerze jest około 300 studentów zapisanych, na Discorda przyszło. Dlaczego reszty nie ma? Nie wiem. Słuchajcie, szkoda, że z tego nie korzystacie, z tego Discorda. Niektórzy mówią, a Mirku, ja nie wiem, jak się zalogować. Słuchajcie, to nie jest trudne. Instrukcja jest moja na YouTube, trzeba ją oczywiście dokładnie przejść, ja tu nie będę przypominał, mamy taki fajny mechanizm antyspamowy, a więc trzeba się odpowiednio umieć zapisać na bazie poprzedniej instrukcji, nie mówię tego wszędzie otwarcie, trzeba po prostu wykonać instrukcję z filmiku na YouTube poprzedniego, gdzie taką instrukcję zadałem. Trochę jest to pochachmęcone, ale nie tak strasznie. Zobaczcie, skoro się tyle osób zapisało, to dasz radę i ty. Zapraszam na Discorda, ponieważ tu się już toczą ciekawe dyskusje. Zobaczcie, w kanałach ESP mamy ogłoszenia, w których podają, że na przykład ukazała się na bieżąco taka lekcja czy inna, prawda? W non-OS, zobaczcie, trwają żywe dyskusje z pytaniami, screenshotami, jak widzicie, w RTOS. No w każdym dziale już trwa sporo dyskusji sprzętowe, pytania, odpowiedzi ogólne. Jak widzicie, jest tego sporo. Myślę, że warto. Jest już również wstępny regulamin, jak widzieliście od początku, więc zapraszam na tego Discorda. Wbijajcie, jak to mówią młodzi, na Discorda. Zadawajcie pytania szczególnie. Będzie się sporo działo. Tędy mogę się z wami na bieżąco szybciej kontaktować. Tylko pamiętajcie, bardzo was o to proszę, że prywatny kanał, czyli tutaj do mnie piszcie tylko w tej sprawie, o której mówiłem w filmiku, żeby się zapisać z Akademii Atnel, prawda? Natomiast proszę was, zadajcie pytania w tych tutaj kanałach ESP. Oczywiście o ESP przypominam nowym osobom, które się zalogują. Nie dyskutujemy w kanałach pogaduchy ogólne. Tylko i wyłącznie na ESP. Bardzo o to proszę. To jest nawet w regulaminie napisane. Ale proszę was, nie to, że jakby mówię, że w ogóle nigdy mi nie zadawajcie pytań na priv. Zadawajcie. Zadajcie pytania, ale ja bym wolał na kanałach, a będę niestety niektórych odsyłał z priv, bo jak naprawdę wysyłacie mi screenshoty na priva, ja mam potem mnóstwo rozmów, no nie po to tworzyłem Discorda, tworzyliśmy z Pawłem, nie po to kiedyś tworzyliśmy forum tam, żeby dawać pomoc techniczną, no po to jest Discord, żeby w tych kanałach zadawać pytania, a przy okazji z tych pytań na bieżąco korzystają inni, nie martwcie się, zapraszam, korzystajcie, bardzo fajnie, Discord nam już działa i się sprawdza. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Podsumowanie jest, odbyło się. Moduły ESP już są z takich ogłoszeń parafialnych, słuchajcie, w drodze bym powiedział, mam nadzieję, że wkrótce się ukażą, ale jak wiecie, albo ja wiem, wy czekacie również na shieldy, no tutaj wam pokażę sekundka, tutaj wam pokażę, słuchajcie, na szybciutko, na stronie atnel, oczywiście.pl, w dziale elektronika, pojawił się dział tutaj w menu po lewej ESP Shields, z którego można pobrać sobie nowe shieldy. Tutaj się też pojawią dwa filmiki oddzielne, które wrzucę globalnie na YouTube'a, publicznie, żeby można było zobaczyć, bo zainteresowanie, słuchajcie, naszymi modułami ESP i shieldami jest tak ogromne, że nawet ludzie spoza kursu kupują, mamy naprawdę mnóstwo klientów na nasze porządne, sprawdzone moduły ESP kupowane w Polsce ze wsparciem, słuchajcie, tu mam orzełka, polskiej firmy, teraz Polska. Tak, przyłożymy dużo pracy i starań, żeby te moduły były posprawdzane i gdyby się jednak pomimo wszystko, pomimo naszej kontroli komuś trafił jakiś moduł, gdzieś będzie problem, to pamiętajcie, że macie nas pod telefonem zawsze, możecie się skontaktować, wymienić, naprawimy, wymienimy, nie ma żadnego kłopotu. Mamy już fajną markę na rynku, jesteśmy porządną firmą, sprawdzoną, więc mam nadzieję, że to się już sprawdza. To tyle odnośnie ogłoszeń parafialnych. Oczywiście wszyscy kursanci, pamiętajcie, że też dokumentację w jednym zipie macie do pobrania również pod lekcją, pod filmikami w lekcji na temat właśnie shieldów ATB.
nie musicie tutaj z tej strony oddzielnie ich ściągać, to jest raczej taka informacja ogólna, bo i ten filmik jest ogólnie na YouTube. To by było na tyle, uciekam już moi kochani, zapraszam na kolejne filmiki, oczywiście tu jeszcze pytanie gdzieś pojawia się z sali, czy Mirku będą po drodze jakieś inne filmiki, takie, że tak powiem, dla wszystkich na YouTube, czy do tego wrócisz, bo ostatnio cię nie ma długo. No tak, słuchajcie, no niestety no, teraz były po drodze jakieś święta, jakieś dni wolne, dzisiaj mamy 11, święto niepodległości, słuchajcie, dni wolne, a ja i tak pracuję, ale no robię wszystko, co mogę, ale musicie też zrozumieć, że troszkę czasu muszę poświęcić, żeby przygotować, że tak powiem, na zapas tych filmików do kursu. Wtedy wrócę, bo mam parę tematów fajnych do omówienia na YouTube dla wszystkich oczywiście. Wrócę też do filmików, tak żeby mogli patroni fajnie skorzystać, też nasi z serwisu Patronite. To tak a propos ogłoszeń parafialnych. To by było już naprawdę na tyle. Zapraszam Was do naszych wszystkich produktów, do naszych stron. Śledźcie nasze strony, naszego Facebooka, tam zawsze będą pojawiały się najnowsze informacje, czy też na kanale YouTube oczywiście. Pamiętajcie, że jeśli filmiki Wam się podobają na YouTube, to liczę na Wasze łapki w górę, jakieś komentarze pozostawcie po sobie, dajcie znać, że jeszcze żyjecie również, ja się odzywam, żyję, mam nadzieję, że Wy również żyjecie, życzę Wam dużo zdrowia, to by było na tyle, teraz już naprawdę uciekam, hejo!